Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj gościmy w gospodarstwie pana Roberta Byłczyka. Witam. W pięknym Wojszynie. I my z Robertem już się troszeczkę znamy. Bardzo wszechstronny człowiek, społecznik. Nieraz udziela się tutaj też w tematach organizowanych przez Myśli Kultury. Tak jak Dzień Kobiet. No, Dni Janowca, no, różne imprezy. Dni Janowca, różne imprezy, dokładnie tak. Zawsze na Roberta można liczyć, zawsze z otwartym sercem, zawsze chętny, służy pomocą. Po prostu prawdziwy społecznik. A do tego trzeba dodać, że sadownik, ogrodnik, rolnik jak się patrzy. Tak. Hoduję przede wszystkim pomidora, ogóreczek w tunelach, w gruncie ogóreczek, pomidor w tunelach, wiśnia, śliwka, czereśnia, bób, spora ilość bobu jest sadzona. Później na jesień, jak już kończymy pomidorka, likwidujemy plantację pomidora i jest zwożony do tuneli kwiatek, chryzantemat jesienny. I to wszystko można tutaj na miejscu nabyć? Tak, można nabyć. Mamy klientów z wioski Wojszyn, mamy z Janowca klientów. Sprzedajemy towar na rynku w Puławach, w Zwoleniu nawet sprzedajemy. No i na hali. Zapraszamy w ogóle wszystkich mieszkańców całej gminy, nie tylko, tutaj bezpośrednio do producenta. Można też tutaj na miejscu wszystkie nabyć te wszystkie produkty. Pod zamówienie nawet niektórzy dzwonią, to zawozimy na Puławy. Aha, nawet z dowozem. Nawet z dowozem. Chciałbym jeszcze zapytać, bo oprócz ziemi, oprócz rolnictwa, wspominałem właśnie o tych społecznych aktywnościach. Często Ciebie widać, czy dożynki, czy jakieś inne uroczystości w gminie. Zawsze chętny, zawsze otwarty, zawsze się tutaj fajnie udzielasz. Ale ja chciałbym nawiązać do Twojego takiego tutaj związku ze strażą ochotniczą. Ile lat już jesteś? No dokładnie, no to gdzieś od lata 90. Szmat czasu, jestem kierowcą, jeszcze w pierwszych latach to był Żuk, teraz mamy stara 266, no jestem kierowcą w tym, no i udzielam się społecznie w straży, w koła gospodyń wiejskich, no i w różnych imprezach gminnych. I tu właśnie warto zauważyć, że tutaj w Wyszynie bardzo aktywnie działa koło gospodyń wiejskich, z którymi też będziemy chcieli spotkanie tutaj nagrać, zrealizować. Teraz wracając tak do tematu, powiedz jeszcze może, jakie największe trudności są tutaj, jeśli chodzi o Twoją rolniczą działalność, co tutaj największym jest problemem, jakie są wyzwania, kłopoty? No problem to jest, wiadomo, jak w każdym jednym rolnictwie, to jest problem mrozu i problem suszy. No, jak nam mróz i pogoda, jak nam zlikwiduje mróz owoce, no jesteśmy biedni. Jak nam susza zlikwiduje, jeszcze gorzej jest, ale jakoś sobie dajmy radę. Jak nie na tym, to na tym. Tak. Najważniejsze optymistycznie. Tak, optymistycznie. A ty jesteś bardzo optymistyczną osobą, tak. Czuć tą energię, czuć tą po prostu siłę pozytywnego nastawienia, to jest dużo. No właśnie. Co tutaj daje z drugiej strony, tak odwracając pytanie, co tutaj daje największą Ci radość, takie spełnienie w tym wszystkim? No, dla mnie samą radością to jest wyhodować to. Że rośnie. Gorzej jest nieraz może ze zbytem, no bo trzeba rano wstawać, szykować, jechać. Sama satysfakcja to jest sadzenia, pielęgnowania i chodzenia przy tym. No tak. Człowiek oko cieszy, jak widzi, że jest wszystko ładnie. Jak jest brzydko, no to wiadomo, że... To już nie jest to. To nie jest to. Sama satysfakcja, no praca przy tym. Pielęgnacja. I to, że widać efekty tej pracy. Tak. A Robert, powiedz mi, dużo się zmieniło na przestrzeni lat w samej uprawie, w obróbce tej pracy całej? No na pewno się zmieniło, bo nasiona są kwalifikowane, dobre są nasiona teraz. Kiedyś holenderskie, no więcej. My bazujemy przeważnie na pomidorze malinowym, takiego, żeby nikt nie miał. Ja się staram nasiona ściągać od dobrych producentów. No dużo się zmieniło pod względem pracy, no pracy, pielęgnacji. Dzisiaj są nawodnienie, kiedyś trzeba było ręcznie to robić. To ułatwia. Tak. Więcej automatyzacji chyba. Więcej automatyzacji, sprzęt jest do tego, żeby zadbać w tunelach, zapielęgnować, uprawić to wszystko. No wiadomo, że jest lepiej jak kiedyś. No, no na pewno, ten rozwój technologii na pewno przy wsadach, no, są sprzęty, są opryskiwacze, są maszyny ścinające
fasty, są maszyny, lewogryzałki, no wiadomo, że lżej tego kiedyś nie było. I czasowo pewnie to inaczej wychodzi. No tak, tak. Sprzęt do cięcia, piły różne, no. Wszystko jest, no wszystko musi być. No, żeby... To może takie trochę retoryczne pytanie, bo na pewno tutaj z tym wszystkim sporo pracy jest i trzeba dużo nakładu sił, no trzeba kochać to, co się lubi, ale więcej nakładu cię kosztuje pracy o takie uprawy, namiot, ziemia czy sad? To trudno powiedzieć, no namiot mi służy do dwóch rzeczy, no pomidora czy do warzyw, które sprzedam na rynku, mam dla siebie, a później mam na jesieni do kwiatka i po prostu dwie rzeczy mogę w jednym, no sad też mi zapewnia jakiś byt, no bo mam owoce, wiadomo, że z jednym towarem jakbym pojechał na rynek, jest nieopłacalne. Jak mam kilka asortymentów towaru, mam większy popyt od klienta. Czyli specjalizacja nie wchodzi w rachubę tutaj, żeby się na jedną oprawę nastawić. Nie. Tym bardziej, że tak jak mówisz, może być tak, że nagle ta jedna uprawa nie wyjdzie w jednym roku. Może i tak być, bo z jedną uprawą nie ma relacji tego bytu, żeby to sprzedać. Jak mam duży asortyment, to klient się zatrzymuje i to kupuje. Nie myślałeś o nawiązaniu jakiejś współpracy, nie wiem, z supermarketami, z takimi sieciami handlowymi? Może jestem za małym rolnikiem do tego. Większej ilości. Czyli dbajmy o lokalne rynki, lokalnych producentów. Tak. Na pewno to rewanżuje się jakością. Bardziej to robię na jakość, a nie na ilość. Dokładnie. Na jakość, nie na ilość. No właśnie. To jest to. Teraz jesteśmy w namiocie, gdzie za sobą są widzę ogóreczki. Troszeczkę inaczej to wygląda niż w poprzednim, tam gdzie były uprawiane pomidory. Jakie są różnice tutaj między tymi dwoma uprawami? Inaczej się je prowadzi, widzę. Właściwie to my ogórka prowadzimy na ziemi, nie na sznurach. No tam widzieliśmy paliki, tam ewentualnie można w górę gdzieś tutaj to prowadzimy wiązać. Położące. Można powiedzieć leżący ogórek, nie wiszący, tylko leżący. Tu jest nawet pokazany drugi ogórek do wysadzenia w grunt. Gruntowy. Tu jest już grunty, który będzie na polu wysadzony, a ten no mamy tak, żeby wcześniej był, po prostu było troszkę wcześniej. Temperatura robi swoje. Tak, temperatura no jest przede wszystkim osłona od mrozu. No tak. I temperatura swoje robi. Ten co mamy widoczny, który rośnie, będzie troszkę wcześniej, a ten będzie później. Ja spotkałem się z metodą taką prowadzenia ogórka, ale właśnie na sznurkach. Tak. My prowadzimy ta na jest ziemi. Korzystniejsza? No trudno mi powiedzieć, no mniej nakładu może, no mniej pracy, no ja kupuję te takie nasiona, które się prowadzi po ziemi, które jest specjalne do tunelu, bo to muszą być odmiany żeńskie, typowo żeńska w tunelu, ona się sama zapyla, a bez... nabór może być i męska i żeńska. No, czyli no. Bez tutaj owadów, samopylna. Samopylna one są. I po prostu ona jest prowadzona po ziemi. No, oczywiście. Do Roberta wrócimy jeszcze z przyjemnością, jeśli nas zaprosi, a mam nadzieję, że da się nam bliżej jesieni. Żeby Państwu pokazać, kwiaty. Jak świetnie wyglądają tunelem, na polu kwiaty, tak, gdzie to będzie już barwne, kolorowe kobierce tych kwiatów. W tym momencie ślicznie Ci dziękuję za spotkanie, proszę, za ten wywiad. Dziękuję ja. Państwa zapraszam na kolejne nasze odcinki i zapraszam tutaj do gospodarstwa Roberta.